Witam serdecznie na unboxingu Gimbala. Na Instagramie wyraziliście chęć zobaczenia tego unboxingu, także spieszę do Was z tym materiałem. Jestem Wam winien dwa słowa wyjaśnień. Jest to Fejutech Wimble 2S, taki model Gimbala. Jest to najnowszy model z tej serii, nawet na tyle nowy, że jeszcze nie mogłem znaleźć żadnych opinii w internecie, ale postanowiłem zaryzykować. Miałem kupić zwykłą dwójkę, właśnie tą Wimble 2 za 259, ale na stronie Fejutech, właśnie ten 2S był w cenie 300 zł zamiast 400. Także obniżka i jeszcze darmowa wysyłka, więc cena okazyjna w sumie tylko 40 zł drożej niż starszy model. Także zaryzykowałem. Powiem szczerze, że wczoraj ładowałem ten gimbal, ponieważ Chciałem Wam tutaj w materiale pokazać, czy on działa, ale był rozładowany, także naładowałem go wczoraj, więc pierwsza część zestawu kabelek do ładowania. Wybaczcie, że taki zdyszany jestem, ale prosto z RAP Studia wracam. Sixteen Challenge, sami rozumiecie, a rapować nie jest niestety tak prosto. Trzeba mieć naprawdę wyćwiczone płuca. Także otwieramy pudełko i dwójka miała taki fajny futerał na tego gimbala, taką walizeczkę. Natomiast tutaj mamy takie steropianowe pudełko. Mamy tutaj kopertę. Hello, fejutek. Tutaj mamy generalnie w tej kopercie kartę gwarancyjną, która wygląda tak. Mamy tutaj też instrukcje w języku chińskim i angielskim. Mamy tutaj taką ulotkę reklamową Fejutech, we want you oraz co najważniejsze i co wyróżnia poprzedni model mamy instrukcję w języku polskim Wimble 2 takiej instrukcji z tego co wiem nie posiadał, tylko w języku angielskim, więc spoko. Dobra, zaglądamy do pudełka co my tutaj mamy a więc zawartość wygląda tak, mamy tutaj statyw jak możecie zobaczyć bardzo fajnie, że dodali, przyda się do jakichś live'ów. Także jak najbardziej też zależało mi na takim statywie. Mamy tutaj pudełeczko. Powiem Wam od razu, że w pudełeczku był m.in. ten kabelek do ładowania, a zaraz zobaczymy, co jest tutaj jeszcze poza tym. Otóż mamy tutaj taki sznurek, który możemy sobie przytwierdzić do... Rękojeści gimbala, żeby nam z ręki nie wypadł. No i mamy tutaj kabelki, ponieważ od tego gimbala można ładować telefon. No i przechodzimy do samego gimbala. Wygląda on tak. Jak możecie zobaczyć, zaraz tutaj to pudełko gdzieś położę. Prezentuje się on tak. Mamy tutaj joystick. Mamy tutaj włączanie, wyłączanie plus różne tryby. I jak mamy aplikację, to możemy tutaj e, tym przyciskiem aktywować kamerę bądź robić zdjęcie. Przybliżenie, oddalenie. I co najważniejsze, z tyłu mamy taki fajny spust, którym możemy e, włączyć tryb śledzenia. Czyli gimbal śledzi nam jeden obiekt, możemy go obejść wokół i jest e, całkiem fajny efekt. Co jest ciekawe w tym gimbalu, e, można go wyciągnąć, co też jest fajne na przykład w przypadku selfie także powoli tutaj otworzę tego gimbala włączę go po prostu zobaczymy czy działa mamy tutaj takie blokady które trzeba które trzeba dezaktywować to jest też nowość w stosunku do poprzedniego modelu czegoś takiego nie było także to jest taka blokada podróżna no i już tutaj Włożę stary telefon. Telefon już mamy. Tutaj się bodajże na tym ramieniu. Tutaj mamy taką miarkę i nią się wyważa telefon. Próbowałem go wcześniej wyważyć. Jest w miarę wyważony, może nie idealnie, ale nie o to w tym teście chodzi. Także włączamy gimbala. Jak widzicie gimbal działa. Tutaj mam taki joystick, którym mogę jeżeli filmuję do góry i do dołu sobie wziąć telefon. Także bardzo przydatna opcja podczas live'ów. Także tak to wygląda gimbal działa. Jeszcze testujemy go w praktyce. Mam nadzieję, że będzie git. Także no cóż. To by było na tyle w tym materiale. Wyłączamy gimbal. O co się ma bateria? Zużywać. A więc moi drodzy, tak się prezentuje zestaw od Fejutecha jeszcze raz. Także dziękuję Wam za uwagę, to by było na tyle w tym materiale. Trzymajcie się, do zobaczenia.